Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj jest coś specjalnego. Pojazd niemiecki. Pojazd z bardzo, bardzo precyzyjnym działem. I w tej bitwie zobaczycie, co jest właściwie kluczem do dobrej bitwy przy graniu medem. Mamy tutaj meda, który spokojnie może kampić i właściwie gdyby ktoś chciał i lubił, to może grać nim tylko kampiąc i robić bardzo dobre wyniki, pomagać również drużynie, prawda? Ale oprócz tego, że działo jest bardzo precyzyjne i fantastyczne, mamy bardzo dużą masę, mamy bardzo fajny pancerz z przodu, zwłaszcza górną płytę. No i ta masa plus ta płyta równa się niesamowite taranowanie. Każdy z was, który chce mieć albo ma E50M, zdaje sobie sprawę, że jest to bardzo, bardzo duża zaleta. Kolega tutaj jedzie, powiększymy, na tą stronę mapki. No i zobaczymy, co mu się urodzi. Na szczęście tutaj nie ma za dużo przeciwników, o dziwo. Zazwyczaj tutaj przyjeżdżają, ale nie tym razem. Czyli będzie typowy praktycznie manewr flankowania tutaj i wykorzystania pozycji. Zobaczcie, na razie badanie sprawy. Dół został, że tak powiem, nieobstawiony. Tam jest jeden IS-3 i oho, z drugiej strony i T-32. Proszę, T-57 Heavy. Zobaczcie. Elegancko przebicie za każdym razem. Celowniczek malutki. Wiadomo, że celujemy troszeczkę poniżej, troszeczkę z boku działa. Jeżeli w górną część wieży T-57 Heavy, tam potrafi dignąć. I kolega ma to, chyba do czego dążył przez całą bitwę, czyli po pokonaniu T-57, a to nastąpi już za chwileczkę. Uwaga, uwaga, on się ładuje. Jest babostwo przebrzydłe. Kolega ma pozycję idealną. Flanka przeciwników prawdopodobnie będzie miał, przynajmniej część przeciwników będzie miał bokiem. Zobaczcie, już jest raz. Pierwszy frag, Barczat został wykończony. Niestety, GW Tiger P jednak rąbnął, ale Barczat tam jedzie. No i dobrze, bo zostawienie artylerii jest bardzo kiepskie. Macie fajną pozycję, więc aż się chce postrzelać. I artyleria na dupsku oznacza zejście szybkie. Proszę bardzo, T69. Teraz kolega pewnie wykończy tą E4. O, tu już widzę, załoga jest niezła, bo wyświetla się, jakie moduły ma uszkodzone przeciwnik. Bach. E4 siadła. Przeciwnik ma bardzo dużą przewagę w tym momencie. To zwróćcie uwagę na to. T67, on oczywiście tutaj nic za bardzo nie jest w stanie zrobić. Jeszcze podpalenie. Ginie. T28 prototyp ginie. No i panowie są z tyłu na dupskach. Czyli właściwie tak jak wam mówiłem, esencja grania medem. Kolega teraz, no tutaj ten lajcik chyba zaraz zejdzie śmiertelnie, tak jest. Te czołgi, które pojechały na dół, ja się zastanawiam w ogóle, czy jest sens jeździć tutaj na dół. Naprawdę. Zazwyczaj tam jeżdżę. Proszę, STB dostał pięknie. Ta wieża STB potrafi dingnąć. Zawsze się zastanawiam, czy nie przestać jeździć właśnie tam na dół, bo jeżeli tam się pojedzie czołgiem cięższym, to później wyjście z tej pozycji jest bardzo, bardzo trudne, jak przeciwnik się cofnie. A ja uparcie jednak tam jeżdżę. Muszę spróbować w inną część mapki, może tam, gdzie kolega był. Bo w tym miejscu, gdzie teraz widzimy, fajnie się gra, zakładając, że ma się troszeczkę opuszczanie działa i ma się, no, nie artylerię za przeciwnika.
Babok tutaj ma doskonałe bicie i to wiadomo, że jeżeli jest, to momentalnie. Dobra, jedzie 100. Chyba trzeba uciekać i to szybko uciekać. Tak jest. No, kolega pewnie objedzie to. Mają jeszcze 2 dychy, a tutaj 3. Proszę bardzo, bulldog zginął. Jest FV. Nie celuje tutaj, o dziwo. Strzela do zupełnie kogoś innego. Pięknie. No i zostały 3 czołgi. 2 z nich bardzo dobrze opancerzone. O, Japoniec. Już go nie ma praktycznie, nie zdąży mu się to przeładować. Uwaga, uwaga. Tak jest. Została esetka. Czy kolega objedzie znów tą góreczkę? O, zaraz zobaczymy. Nie, wjeżdża jednak tutaj. Pewnie delikatny spot jest potrzebny. Tutaj pod osłoną wraku. Proszę. Ach, to nie wyszło. Ale esetka strzeliła, więc można tutaj. Uwaga. No, jeszcze bokiem się ustawia ten. O kurde! Widzieliście ten strzał? Kolega kończy. Patrzcie. Znowu, kurczę. To trzeba mieć pecha, co? T-32. O, jest skończony. Teraz esetka oczywiście będzie zajechana z boku, proszę. A ten się tu patrzy, mimo tego, że magazynek go trzepie. Pociski hit zwierzą S100 robią co chcą. Chociaż kolega, jak widać, nie przebija. Ale w policzek tam mu można zawsze wsadzić. Czy będzie objechanie? Jeszcze strzał jest wsadzony. No i tu już nie zdąży chyba kolega. Na imprezę, na końcówkę imprezy. Chociaż nie. 50B jest na strzał i dzięki temu zobaczcie, co się dzieje. A, nie trafił S100. No, to nie mogło wejść z hita w to miejsce. Burty są grube i mocno oddalone od kadłuba w S100. Pamiętajcie, pociski hit absolutnie tam nie wchodzą. Dobra. Jak widzieliście, cała bitewka w ruchu, manewr z prawej strony, zajęcie flanki, przepchnięcie flanki, zajechanie od tyłu przeciwnika i metodyczne wybijanie. Precyzyjne działo. Uwaga, kolega tutaj ma M-kę. Wsparcie, bo tych fragów za dużo nie zrobił, ale mnóstwo czołgów uszkodził, to chyba widać. Ma high kaliber. I jest 8064 punkty obrażeń, 4 fragi, 1194 mamy expa. Expa nie jest za dużo, mogłoby być więcej za taką bitwę moim zdaniem. I kolega gra bez konta premium, zarobił na czysto 20 tysięcy, aczkolwiek amunicja koszt 80, czyli tutaj jakaś była odpalone, coś było pewnie, jakaś dopałka, bo jeszcze wyszło na plusie, mimo takiej bitewki. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Rzeczywiście pokazane tutaj jest, jak wykorzystać tak szybkiego meda z precyzyjnym działem. Oczywiście przeciwnik musi na to pozwolić. Wiadomo, że jeżeli atak ich byłby z tej strony, gdzie kolega atakował, no to, kurczę, nie przepchnąłby tego, wiadomo. Ale szansa się pojawiła i kolega wykorzystał. Także gratuluję. Żegnam się z Wami, moi drodzy. Do usłyszenia.